Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sim Airport. W poprzednim zwolniliśmy szefową wszystkich szefów, którą przez przypadek zatrudniliśmy. No niestety nie było nas stać chwilowo na badania, które proponowała, więc bez sensu było jej płacić za zasiedzenie w biurze i robienie niczego. Więc wyleciała nas na zieloną trawkę, no nie ma jej, przykro mi. Za to ten pracuje ostro nad badaniami, nad cenami. Zobaczymy, jak nam. No, finansowo 30 tysięcy. Niby nie jest źle. Zobaczmy raporty. Jak tam stoimy z kasą? Zyski, strata. Tu ja aż 8 tysięcy zapłaciłem za tą babę? Boże. Ale nie było żadnych skasowanych lotów, więc nie jest źle. Naprawdę aż tyle kosztuje? Nie, 5 tysięcy. I tak drogo jak cholera. No, następnym razem zastanowi się 3 razy. Te loty popołudniowe radzą sobie całkiem nieźle. Największy problem jest z tymi porannymi. Trochę dowaliłem ich. Najwyżej któryś się skasuje. I tyle. Zapłacimy karę, ale... co to dla nas? Haha. Lepiej raz zapłacić karę, niż potem, żeby mieli te loty odwoływać i tak dalej, bo to wtedy będziemy płacić pewnie za każdym razem. Zobaczmy jeszcze nasz harmonogram. No, niby jest ok. Jest godzina 15. Wylądowały teraz te dwa. One biorą tylko 90, więc nie ma problemu. Znaczy się do 90. Jest ok. Jak tam nasze badania? Za jakiś czas będą gotowe. 65% jak na razie. Swoją drogą, zauważyłem, że w tej nowszej wersji jakoś dużo prościej jest utrzymać czystość. Mam niby tych dwóch sprzątających, w poprzedniej grze miałem chyba sześciu i był cały czas syf. Teraz jest czysto, mimo że jest dwóch. Całkiem nieźle. Może by tak, szarpnąć się, zabrać trochę kasy i wybudować tą dużą bramkę. Ale wtedy też trzeba podprowadzić fundament. No to trzeba sporo kasy. Może pożyczka bankowa? W sumie i tak zarabiamy, nie? Przydasz się może do czegoś. Pożyczki bankowe nam odkryjesz. A potem cię zwolnimy. Kurczę, nie wierzę, że on aż stówę za godzinę kasuje, ale drogi. Masakra. Swoją drogą. Te loty poranne są zaraz koło siebie. Jestem ciekaw. Czy one są w ogóle w stanie wylądować? Szczególnie wczoraj, gdy były o tym samym czasie. Wydaje mi się, że mogły mieć problem z podejściem do lądowania, no bo mamy w końcu tylko jeden pas. No, mogło to powodować problemy. Ile ten? 20 tysięcy. A. Okej. To pomaga nam również sprowadzić lepsze linie lotnicze do naszego lotniska. Więc być może będzie się opłacało. No ale na razie nie wydamy na to 20 kafli, nie masz szans. O, badania się wykonały. Sprawdźmy zatem.
Możemy zmieniać ceny? Możemy. O, możemy kasować 15 dolców za każdego pasażera. Możemy kasować 150. No, 150 to chyba przesada. 20? Trochę drogo, ale w sumie też dwa razy więcej. No i jeszcze za korzystanie z pasa. 600? Spróbujmy. O, jeżeli oni skasują ze mną kontrakt, to jeszcze za to zapłacę. A dobra. I co się stało? O! 600. Dobra. Nie skasowali z nami kontraktów. Czyli nasze lotnisko powinno teraz zarabiać w zasadzie dwa razy więcej. Ja cię kręcę, patrzcie, 67 tysięcy dolarów. Dobra, tamten gość się jednak opłacał. Może nie będę przeginał pały z cenami. Wydaje mi się, że najwięcej zarabia się dzięki pasażerom. No bo jednak to wykorzystanie pasa, 200 dolarów więcej. 200 dolarów więcej to tak naprawdę 20 pasażerów, gdyby kasować ich po 10 dolców od głowy. A przy naszych obecnych cenach to tylko 10, więc tyle co nic. To równie dobrze mogliby korzystać z pasa za darmo tak naprawdę, byle wypłacili za tych pasażerów. Bo wtedy będziemy zarabiać grubą kasę. Czy będziemy potrzebować pożyczki? A może i będziemy. Wynajdę, co nam tam. Tego typka trzeba chyba trzymać. Nie jestem pewien, czy jak go zwolnię, to będę mógł dalej zmieniać te ceny. Jeżeli ktoś wie, to proszę napiszcie mi w komentarzu. Czy mogę jeszcze podnieść ceny? A, muszę poczekać co najmniej 12 godzin. Dobra. Bo chętnie bym naprawdę zmniejszył cenę za korzystanie z pasa, a w sensie opłatę za korzystanie z pasa, a zwiększył za po głowie pasażerów. Ile kosztuje? 42 tysie. Skoro i tak już czerpiemy tyle hajsu, to jak tylko zrobią nam się te pożyczki, to jakąś weźmiemy i zbudujemy sobie zarobiście wielką nową bramkę. Gdzieś tu. Tu. Nie wiem, czy nowy pas startowy nie będzie nam potrzebny. Bo może być lipa. Sto tysięcy. Au. Au. O Boże, ale drogo. Szczególnie, że trzeba też do niego dobudować te wszystkie ulepszenia, które mamy. Dobra, jakoś to sobie tam ustawimy. Tylko tak. Może najpierw bramkę. Najpierw bramkę. A potem dopiero dobudujemy terminal, no bo nie chciałbym się walnąć i... Jakby ją ustawić tak, to tutaj zmieścilibyśmy jeszcze co najmniej jedną małą. Ale za to jaki terminal musielibyśmy mieć wielki. Nie mam na pewno tyle pieniędzy, żeby to postawić. Gdybyśmy za to zrobili tak, to mielibyśmy jedną dużą, gdzie moglibyśmy przyjąć na przykład po jednym jakimś ogromnym locie.
A, pewnie musiałbym też dobudować pas, no bo przecież nie wjadą na nią w ten sposób. To mi się wydaje. Tak by było spoko. I tak też by było spoko. Czy nam się to zmieni? Planning. Ile to bramka ma? Kwadratów. Ok, to jest szerokość bramki. Tylko czy, jeżeli ja ją tutaj zbuduję, to czy te samoloty będą mogły przejechać, jeżeli nie będzie tutaj drogi? Czy będą mogły przejechać przez tą po prostu tak jakby bramkę? Chyba nie. Bo jak to tak by miało działać? A gdyby tutaj 20 na 20 i tu postawić dużą. Nie no, kurde, znowu nie ma drogi przecież. Fuck. Tak? Nie no, znowu nie ma drogi. A może wjedzie? No niby jest droga. Jakaś. Wtedy mała by nam się zmieściła tam. Dobra, spróbujmy. Trzeba fundament powiększyć. W ogóle jak tam nasze pożyczki bankowe? Ok, 100 tysięcy możemy wziąć. Tak, dostaniemy 50 tysięcy i będziemy wisieli bankowi 50 tysięcy. Ok. Dzienne odsetki 2,5 tysiąca. Wow, 2,5 tysiąca z odsetki? Panie! Zwariowaliście? A i tak nie mam hajsu wystarczająco, żeby zbudować ten głupi fundament. Szlak. Panowie z banku, czy tam panie, proszę jeszcze więcej hajsu. Budujecie? Budujcie. No nie musieliście tam ściany stawiać. W sumie dotąd by wystarczyło, nie? Bo tutaj damy sobie drzwi. Przykro mi, ale ławeczki wam demontujemy. Pięć tysięcy za odsetki. Katastrofa. Dobra, mamy dużo pieniędzy. Znaczy, nasze lotnisko zarabia bardzo dużo pieniędzy, więc damy radę. Od razu damy sobie drzwi duże. Kurczę. No tak. Przesuńcie proszę ten fundament. No, od razu damy sobie duże drzwi. Już myślałem, że te ściany nie postawię. Trochę się to odcieniem różni jakoś, nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne. Wszystko jedno. Co potrzebujemy? Potrzebujemy ten gate agent, czyli agent do bramki. Być może nawet dwóch, skoro to będą takie zarąbiście wielkie loty. Przynajmniej planuję, że to będą jakieś zarąbiście wielkie loty. Wiecie co, damy? Na pewno tak, żeby go...
Jakoś tak bokiem postawimy. Ale wtedy będzie trzeba go przestawiać znowu, jak będę rozbudowywał nasze lotniska. Tak. I tak? A będzie jedno przejście. Tak i tak? Trochę do pani. Ale dobra, może być. Niech będzie. O, chyba jest git. Nie, za długa jest. Kurczę, nie mogę zrobić tutaj przecież ten... Kolejki takie, żeby... Chociaż teraz mogę w sumie. Nie planujemy jak na razie rozbudowywać tego terminala, więc niech będzie. Trochę do dupy, ale okej. Co, przypisujemy do wielkiej bramki. Zajebiście. Potrzebujemy dwóch nowych przedstawicieli naszej korporacji lotniskowej. To musimy przypisać do bramki, do kolejki i do bramki. No. Działa, 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 działa. Super. Świetnie. Mamy jakiś gigantyczny lot na rano. A 380, no trudno chyba większy. Okej. Kurde, może na rano to nie był taki dobry pomysł. I tak mieliśmy przesrane. To był chyba zły pomysł. Trzeba go było dać na popołudnie. Ale on wymaga tylko porannego przylotu. Czyli można go walnąć tutaj. Tudzież, no jakoś tak. Bo tutaj chodzi tylko o godzinę przylotu. A rano jest aż do południa, więc... Powinno być spoko. Chyba. Te są takie... Ten jest mały. Ten ma 140, więc też nie powinno być problemu. Nocny można jakiś duży wziąć. Siedem, to nie, to za małe. Sorry, za małe macie te samoloty. 787. Co to jest 787? 300. Mało. Chcemy jakiegoś Airbusa. 380. A 320 to chyba jest mały. Tak, mały. Pacific Airlines. Nie, was nie chcemy. 737 też jest mały. 707 też taki sobie. Siedem zero siedem 180. Swoją drogą ja się tak rozpędzam i zaraz się okaże, że w życiu tylu osób nie wejdzie na pokład tego samolotu. 580, ja cię kręcę. Dobra, najpierw zobaczmy, jak tam pójdzie z tym gigantem. Zróbmy tutaj też poczekalnię, bo co tak będą stali. Swoją drogą, tutaj można by tą kawiarnię zrobić. No już jak zapłaciliśmy tyle siana za tą, za ten fundament. Okej, o której ląduje nasz kolos? 11 chyba. Tak. No, jestem ciekaw, jak nam to pójdzie. A380 to chyba największy samolot, jaki może być.
Coś jest nie tak z taxiway. Bo się wtopiliśmy. Może nam ktoś jeszcze więcej hajsu? Bo nasz A380 chyba nie wyląduje tutaj na tej, w tej bramce. Trzeba to było najpierw przetestować. I dalej nie. Chyba chodzi o to, że musi być tak połączone. Fuck. Mam już największy kredyt? Mam. No to pięknie. Świetnie. Zarąbiście to zrobiłem. Nie wiedziałem, że trzeba mieć aż trzy pasy przy bramce, no ale ma to sens. Kurwa, trzeba było ją tu postawić, ale wtedy nie wybudowalibyśmy tego terminala, bo przecież ten fundament musiał być jakiś ogromny, w życiu byśmy za to się nie wypłacili. Tak, lotnisko niby zarabia 87 tysięcy, dopóki nie skasują tego lotu. Bo nie ma gdzie wylądować i jak dojechać. Znaczy wylądować ma gdzie, ale nie ma jak dojechać do bramki. To czy uda nam się dokończyć ten bas i czy samolot wyląduje, dowiecie się już w następnym odcinku. Do zobaczenia moi mili, cześć!